Siemano, patrzcie co mam dzisiaj dla was. Mamy tak. Razerka. Bazyliszka. I mam jeszcze monitor Samsung Odyssey G3, który jest tutaj. I co? Setupik się będzie rozrastał, nie? Teraz będzie taki filmik sobie zrobię, że sobie to składam fajnie, a wy będziecie się cieszyć, dobra? Dobra, co do zara. Także zaczniemy dzisiaj od myszki, która wydaje się być bardzo fajną opcją i w miarę tanią, bo kosztuje około 300 zł. Także najdroższa ona nie jest. Mówimy tutaj o Razer Bazyliszku X Hyperspeed. Razer Basilisk X Hyperspeed. Która jest podobno kurwa szybka i fajna. Zaraz zobaczymy, czy jest ładna. Tak. Z tym i instrukcja obsługi, to też jakoś mało mnie to interesuje, co te koty odpierdalają. Wkładamy to na bok. Tak więc pierwsze moje zaskoczenie, jakby ja wiedziałem co kupuję, ale zaskoczyło mnie to, że ona jest na baterię, na paluszka. Prezentuje się ona tak, 0 RGB, nic nie świeci i jest fajna moim zdaniem. Bardzo fajnie w ręce leży, bardzo, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Pierdziwe. A, to na magnesy jest. Dobra. Okej, mamy cycka. Cycyk jest malutki strasznie. Ej, fajny. Dobra. Mamy baterię i teraz słuchajcie, bo tutaj w specyfikacji, gdziekolwiek nie patrzę, jest napisane, że ta myszka wytrzymuje do 450 godzin używania, ale jakby to chyba jest zależne od tego, jakiego palucha macie, tak mi się wydaje przynajmniej, więc nie wiem, głupie to trochę. Siedzi. Zamykamy do magnesu, fajne. Ok, podłączamy. Okej, okay, czyli software instaluje się od razu automatycznie po podłączeniu myszki. Ekstra, bardzo wygodne rozwiązanie. Mówię, że jest strasznie nieintuicyjne, jeżeli chodzi o dopasowanie DPI pod siebie, bo niczym nie pokazuje, że coś się zmienia, nie? Musicie klikać, kurwa, machać, klikać, machać i dopiero wtedy sobie znajdziecie, że tak powiem, DPI pod siebie. Jest troszeczkę chujowo, moim zdaniem. Jest tutaj antypoślizgowa taka gumowa powierzchnia i plastiki, powiem wam, że są takie, no nie czuć, żeby to była tania myszka, nie ma się takiego poczucia, jak się trzyma w rękach, także no jest spoko, moim zdaniem, jest fajna i tak jeździ ładnie i w ogóle wszystko jest zajebiste w tej myszce, polecam. Razerka Bazyliszka X Hyperspeed jest bardzo fajna myszka. O ty, kółko jest fajne, bardzo precyzyjne. Dobra, software mam teraz. Tak więc, tak wygląda software tej myszki. Jest bardzo, bardzo spoko moim zdaniem. Dobra, czyli mamy tutaj regulację DPI taką swoją, że tak powiem. Jestem na dwójce aktualnie. Trójka jest szybka. Dobra, także myszkę mamy już ze sobą, nie? O! Dobra, słuchajcie, teraz mamy kurka wodna. Kurwa! No wchodź, kurwa! Jak już otworzyłeś te drzwi? To będzie, że terroryzuje koty, to się wytnie. Dobra, słuchajcie, teraz będzie co? Otwieranie bydlaka. Tak jak mówię, Samsung Odyssey G3. Co za kot? Otwieramy nasz magiczny nożyk. I co? Unboxujemy. A nie, unboxujemy, a nie beatboxujemy. Dobra, otwieramy. Pokazuj to, bydle. Co to mamy? Co to? Aha, ten akumulator. Wysilasz.
No, instrukcja niepotrzebna. Kole, oho, tutaj mamy poradnik wyciągania z pudełka. Aha. Jak to kurwa zrobić? O, cię dupia! No, bardziej p***dolony monitor mogłem sobie kupić, kurwa. Kolejny kabel. Kolejny. Co to jest? Ole, kurwa, masywna podstawka. Ja p***dolę, ile to waży. Słuchajcie. Jest ciężko. Co ja wam powiem? Tak się pre... Ładna wciór. A tu... O, ty kurwa. Nie, myślałem, że to na kable, a to jakiś kurwa cypałek. Nie wiadomo po co. Co nie na kable? Cypałek na kable. Ekstra. Ale ciężkie jest. Weź sobie zobacz. Weź sobie zobacz. Ciężkie. Co nie? Trochę. Co to? O, cię kurwa, bumerang dostałem. Gratisie. Fajny. Dobra. No to co? To łączymy. Potrzebuję śrubokręta. O, super. Jakiś tam zestaw jest. Kobieta pomocna. Widzicie? Musicie dbać o swoje kobiety, bo one pomagają bardzo. Chyba, że wasze nie pomaga, to ją wymieńcie, nie wiem. Jak dupka wam nie pomaga, jest miła, no to... W ogóle kobiety to jest koncept społeczny tylko. Jak jest, kurwa, kobiety nie istnieją. Dobra, mamy to. Się trzyma. Co to jest? To mnie najbardziej zastanawia. Futuristiś! Tego kwadratu, co tam jest. Ej, ładne, patrzcie. Ładne. Trochę głupie, kurwa, tak zadbać o design tyłu monitora, jakby. Po co? I mamy monitor. Tego bydlaka. No nie bydlak, bo 24 cale. To jest zabawne, bo składam setup gamingowy bez komputera. Jakby od dupy strony to robię. No i tyle. Fajnie. No i co? No i teraz ta specyfikacja, nie? Tak jak mówiłem. Tak, dogrywam to następnego dnia, bo wczoraj było już późno. Jeżeli chodzi o monitor, to mamy tutaj typowo częstotliwość 144 Hz. Czas reakcji matrycy na milisekundy to jest 1 milisekunda. I teraz tak, 144, 1 milisekunda w cenie, gdzie możemy dorwać Yame G24. I dlaczego akurat zdecydowałem się na ten monitor, biorąc pod uwagę, że w tej cenie można było dorwać Yame, która miała tam 165 Hz i 0,8 milisekundy reakcji. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Ten monitorek od Samsunga był troszeczkę tańszy i nie czułem potrzeby dopłacania do monitora tylko i wyłącznie po to, żeby mieć 165 częstotliwości odświeżania i 0,8 milisekundy reakcji. Bo to są takie jednostki, których na dobrą sprawę nie odczujesz, gościu, nie? Chyba, że jesteś progamerem takim e-sportowym, gdzie pykasz sobie, nie wiem, w CS-ka albo coś, no to spoko, wtedy bym się zastanawiał. Ja taki nie jestem, ja sobie gram w Skyrima, Wiedźmina, Cyberpunka i inne takie. Także mi tutaj bardziej zależało na barwach. A barwa w tym Odyssey jest fenomenalna, powiem wam. Oddanie kolorów jest super, czerń jest czarna, jak dupa szatana. No i tutaj niestety... Yama strasznie blado wypadła. Także tak, przechodząc dalej. Ekran w tym monitorku to są w przybliżeniu 24 cale, tak naprawdę to są 23,8 cala. Czy to dobrze, czy źle? Bo niektórzy też mówią, o kurwa, ale chcę 27 cali. Byku, ja ci powiem tak, 27 cali przy Full HD to nie jest zbytnio fajny deal. I nie mówię tutaj, że o, będziesz miał pikselozę, bo najprawdopodobniej nie będziesz miał, ale jeżeli zależy ci na full ostrości obrazu, no to do Full HD 24, nie? Jednak będzie ta mała różnica pomiędzy 24 a 27 na niekorzyść 27, jeżeli chodzi o jakość obrazu, nie? O ostrość. Podświetlacz mamy tutaj w tym Odyssey LED-owy. Proporcje ekranu to 16 na 9. Powłoka matrycy jest matowa. Rodzaj matrycy to jest VA.
Jakieś tam ADM-y, Freezing, Black Stabilizer, Eco, coś tam plus, filtr światła niebieskiego. Jakieś tam pierdoły ma, ale to już sobie poczytajcie na własną rękę, nie będę tego gadał, to głupie. Fizycznie, no to też co ja wam będę gadał o tym, jak on fizycznie wygląda. Chcecie centymetry poznać? No mogę wam podać, no, nie wiem, albo wam nie podam, jebcie się. Waga 6,60 kg, trochę ciężki. Jeżeli chodzi o myszkę Razerka, to jest tak. Łączność mamy tutaj bezprzewodową i w dwóch wariantach. Łączność za pomocą cycka 2.4 i Bluetooth, czyli mamy wybór jakiś. Zasięg pracy to jest do 15 metrów, więc jakbyście chcieli, nie wiem, pomachać myszką w kuchni, to możecie. Bateria AA jedna wchodzi. Czas pracy baterii do 450 godzin. Słuchajcie, jeżeli wy wkładacie tutaj akumulator, no to nie jest tak, że to będzie do 450 godzin, tylko to będzie do tyle, ile wam pozwoli, że tak powiem, paluszek, którego tam macie. Profil jest dla praworęcznych typowo, skrojony, leworęczni odpadają, jeżeli chodzi o tą myszkę. Powiem wam, że do 16 000 dpi, czyli no jak ktoś lubi mieć tak szybką myszkę, że ciężko na nią zapanować, no to proszę bardzo, voilà. Jest tutaj posiadana, waga 83 gramy bez baterii, z baterią troszeczkę więcej, nie chcę mi się tego mierzyć, ale podejrzewam, że będzie coś koło 110 gram. Czyli myszka jest fajna, taka cięższa, ja lubię ciężkie myszki, nie? Bo ja silny chłopak jestem, to ja nie potrzebuję tam plastrów miodu, chociaż chciałem, nieważne. Długość 130, szerokość 75 mm, wysokość 42, sensor ma optyczny. Liczba przycisków 6, tak? Czyli mamy tutaj główne przyciski, z boku mamy dwa przyciski. Taka bardzo standardowa, tutaj przycisk od DPI, tutaj jest kołowrotek też z guzikiem. Słuchajcie, jedyne do czego mogę się przyczepić w tej myszce, to, że nie ma RGB ani troszeczkę. A myślę, że fajnie byłoby, gdyby to logo no, świeciło się na zielono, nie? Taki mały akcent, a byłby super. I kurde, DPI. Tutaj jest diodka, ale ona wam tylko pokazuje, czy myszka jest podłączona, czy nie. Na zasadzie pip, jest podłączona, super. Jak się rozładowywuje, to podejrzewam, że też robi pip, czy coś takiego. Ale nie ma w ogóle profili tutaj pokazanych od DPI, nie? Czyli tak naprawdę zmiana DPI na tej myszce polega na tym, że klikacie w guzik, machacie, mówicie nie, to nie to, klikacie znowu w guzik, machacie i mówicie nie, to też za szybko. I znowu, i tak w kółko, dopóki nie znajdziecie tego swojego poziomu, który chcecie, nie? Chyba, że zrobicie to przez software, który ma regulację taką bardzo dokładną, nie? Bo to możecie, jak macie 800 dpi, to możecie sobie ustawić na przykład, nie wiem, 804 dpi, jeżeli wam tych czterech brakuje. Wiecie, o co chodzi? Jest niby minus, ale jest rozwiązanie w software'ze, więc teoretycznie nie jest to problem. Nie wiem. Powiem wam, że no tak to wygląda. No co ja mam tym powiedzieć więcej na ten temat. Siemano bandyci. Słuchajcie. Montować skończyłem. Na nowym sprzęcie. Filmik o nowym sprzęcie. I co? Standardowo, nie? Łapka musi być. Musi być. I subskrypcja. No i co? No i widzimy się przy następnym odcinku, nie? No. Super, fajnie, że byliście i że oglądaliście do końca. Jesteście super. Elo.